Dzisiaj będzie krótki vlog o tym, jak piękna jest technologia. Musiałem zostawić swoje auto w serwisie Renault, ale muszę dostać się na drugą stronę Szczecina, więc postanowiłem skorzystać nie z Bolta, ale z wypożyczalni aut Panek. Zainstalowałem aplikację, zajęło mi to chwilę. Dodałem kartę płatniczą, dane do faktury. No i właśnie prowadzi mnie aplikacja do samochodu. Wrażenie jest naprawdę fajne. Aplikacja jest dość czytelna. Bardzo szybko udało mi się zarejestrować, szybko znaleźć auto. Szybko to działa. Akurat jadę hybrydową Toyotą. No i powiem szczerze, że bardzo fajna alternatywa dla osób, które gdzieś tam muszą zostawić swoje auto, a przyzwyczajone są do tego, że są zmotoryzowane. Fajnie, że trafił się automat w hybrydzie. Fajnie to chodzi. Super sprawa, że jest ładowarka. Ja też z niej skorzystałem. Więc do dyspozycji są trzy złącza najbardziej popularne. USB typu C, jest złącze do iPhone'a, jest też micro USB. Wynajem zakończony, kosztowało mnie to 44 zł z groszami, jakieś 12-13 km, ponad 20 minut jazdy, ale mimo wszystko bardzo fajna sprawa i bardzo fajna opcja.